Siemaneczko moi drodzy, witam was wszystkich ponownie na kanale Lub Młody w Fortnite'cie z wyzwania karnetu bojowego, tydzień drugi, tak, mamy już tydzień trzeci rozpoczęty, tak wiem, a ja tutaj z tygodniem drugim wam wyskakuję, ale to taka moja jak zwykle obsówka czasowa, moi drodzy, i znów wam z wami się podzielę tymi trudniejszymi wyzwaniami w moim wykonaniu. Jak widzicie, udało mi się wypełnić wszystkie te wyzwania, przeszukać skrzynię w płaczącej puszy, to było w sumie jedno z trudniejszych, jakby się mogło wydawać, że nie, ale jednak, ponieważ dużo ludzi się rzuca na te skrzynki, na tą płaczącą puszczę się rzucało, bynajmniej w tamtym czasie, zatańczyć w różnych zakazanych miejscach. To właśnie są, tutaj właśnie wam to zaprezentuję w tym oto materiale. Tych miejsc, tak jak to niektórzy pokazywali, bo to chyba było, trzeba było zatańczyć w 7 albo w 5, już teraz nie pamiętam, miejscach. Tam widziałem, że no, tych filmów o tych wyzwaniach to jest multum już teraz na YouTubie i ludzie pokazywali 5 miejsc, a wcale tak nie jest, bo tych miejsc jest, że tak powiem, od cholery. I gdy już zatańczyłem w tych miejscach, to później znajdowałem tych znaków jeszcze więcej na mapie. Także w każdej lokalizacji właściwie jest jakiś znak, gdzie nie wolno tańczyć. Szukaj między basenem, wiatrakiem i parasolem. To naprawdę było dość trudne. Nie wiem, czy ta... Tak, tutaj mamy sugerowane, że to jest trudne wyzwanie za 10, za 10 gwiazdek. Nie wiem, czy te lokalizacje były wcześniej. Na pewno był wiatrak. Czy ten młotek, czy te wykopalisko w kształcie młota było? No, nie mam pojęcia. Ale no... Trzeba mapy znać po prostu dobrze, żeby wiedzieć, gdzie to jest. No i oczywiście standardowo gwiazdka koło drzewka się znajdowała gdzieś po środku między tymi elementami. To też wam pokazałem tutaj na filmie. Likwidacja pistolet maszynowy i zlikwiduj przeciwnik w lepkim lasku, no to w sumie nie jest aż takie trudne, jakby się wydawało. I w łatwy sposób można zdobyć 10 gwiazdek z każdego zadania. I tak jak widzicie, mi się udało już ich wykonać wszystkie. I dodatkowo, moi drodzy, wykonuję te zadania pierwszy raz w historii mojego czasu poświęconego na tą grę. Udało mi się wygrać. Nie miałem jakoś tam mnóstwo killi, bo czasem jest tak, że zdobędę 7 killi, no ale gdzieś mnie tam po drodze zabiją. A tu udało mi się 4, choć nie były one łatwe. Muszę, jak na mnie, to musiałem nawet pobudować, zdobyć jednego gościa na wieżyczce, co jak w moim wykonaniu jest rzadko spotykane, po prostu się na razie kitram, żeby go tam wskakiwać mu do góry, bo no bo jednak można szybko zginąć, ale wiadomo jak to jest, jak się nie atakuje, to też się ginie i na jedno wychodzi. Także tym razem postanowiłem zaryzykować, wskoczyłem do typka na wieżę, zlikwidowałem go i już został mi ostatni gościu, którego tutaj możecie zobaczyć, jeden na jeden, jak to rozwiązałem, z tym, że no niestety nie nagrywałem tej rozgrywki od początku, bo no nie liczyłem w jej powodzenie, a jednak się udało, także może teraz będę każdą nagrywał i gdzieś tam znowuż jakieś zwycięstwo wpadnie na konto, bo jak na razie zwycięstwo dla mnie to są rzeczy bardzo rzadkie, z których na razie mam ubaw jak diabli. Tak jak skiny czerwone albo rękawiczki w CSGO przy otwieraniu skrzynek. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle w tym odcineczku. Nie wiem, czy przegadałem cały, czy jeszcze jakiś materiał został. Także jeżeli coś zostało, to wy sobie oglądacie do końca, a ja się z wami żegnam i zapraszam was do kolejnego odcinka, gdzie będziemy już omawiali tydzień trzeci i jeszcze mam nadzieję, że uda mi się go nagrać w czas trwania wyzwań bojowego karnetu w tygodniu trzecim. Także do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć, miłego.